Na New Connectie to są już akcje płynne, one są już w obrocie ciągłym. Tak. Nie są ograniczone, można je kupować, składać normalnie zlecenia w biurze maklerskim. To teoretycznie no, niczym się nie różni. To jest normalnie płynie na notowaniach ciągłych, notowane akcje. To jest tylko produkt, który ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom wejście na rynek. Szybszą ścieżkę. Ruch wchodzi na giełdę. Nie obawia się pan, że jednak ta akcja, czyli wejść na giełdę, spowoduje troszeczkę takich zawirowań wokół klubu? Jakiego rodzaju zawirowań? Ja tutaj my się tutaj niczego nie obawiamy. My się cieszymy z tego, że mówi się o ruchu. Nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy klubem uczciwym, czystym, przejrzystym, więc tutaj żadne zawirowania nie powinny wpłynąć negatywnie na wizerunek klubu. Cieszę się, że jesteśmy, cieszę się, że zostało to pozytywnie odebrane. Powiem wprost, no, jestem zadowolony z tego, cieszę się, że tą ciężką pracę, którą włożył zarząd, pan Darek Smogorowicz, pan Maślanka, no, widać teraz i tak naprawdę, że to wszystko, co miało miejsce w ubiegłym roku i dosyć negatywna opinia ze względu na przydział licencji o naszym klubie, no, być może teraz zostanie trochę inaczej zweryfikowane i tak naprawdę no, będziemy inaczej postrzegani. No właśnie, te wszystkie perturbacje, wszystko, ale idzie ku dobremu. I teraz te wszystkie akcje tutaj właśnie rozgrywane, giełda, pozyskiwanie nowych zawodników, ma wprowadzić ruch na te wyższe tory, walkę o mistrzostwo, o najwyższe cele. Oczywiście, to jest naszym celem. Gramy o Mistrzostwo Polski, bierzemy udział w tych rozgrywkach i nie mamy zamiaru zadowalać się czymś innymi celami. Oczywiście mierzymy siły na zamiary i zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy nie da się, do pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Obejmując akcję tego klubu w 2005 roku, powiedziałem, że uda nam się awansować. Zajęło nam to półtorej roku. Nawet dwa lata i dużo i mało. Są kluby, które walczą 20 lat o to, aby wejść i nie weszły. Nam udało się to w ciągu 2 lat. Uważam to za duży sukces. Mam nadzieję, że wszyscy szanują status obecny klubu, bo trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. 3 lata temu tego klubu praktycznie miało nie być. Więc uszanujmy ludzi, którzy w nim pracują. Uszanujmy to, co zostało dokonane, bo tak naprawdę bez tego nie byłoby tego klubu i cokolwiek nie powiemy, musimy naprawdę wziąć czasami na to wszystko poprawkę i powiedzieć, gdzie teraz jesteśmy, gdzie byliśmy i wtedy człowiek nabierze pokory i szacunku do stanu faktycznego. Kibice coraz częściej zastanawiają się, czy granie na Cichej, czy jednak granie na Stadionie Śląskim. Wiemy już, że część spotkań będzie rozgrywana na Stadionie Śląskim. Jak pan ocenił, czy warto faktycznie na każde spotkanie, czy jednak raczej nie warto na każde spotkanie tam się przenosić? Powiem tak, to wszystko zależy od ilości kibiców, którzy będą chcieli oglądać dane widowisko. Tak sami widzicie państwo, akustyka na Stadionie Śląskim jest zupełnie inna. Garstka kibiców, tych najwierniejszych, która nigdy nas nie opuszcza, 2-3 tysięcy osób, ona potrafiła stworzyć taką atmosferę, której tutaj nie potrafi zrobić 8 tysięcy. Także to przemawia za. Z drugiej strony kilkanaście pustych sektorów jak gdyby zamazuje ten obraz. Gdybyśmy mieli rzeszę wiernych kibiców, która potrafi zapełnić w 30% ten stadion, to na pewno myślelibyśmy nad tym, aby móc rozgrywać tam wszystkie mecze. W tej chwili wiemy, że to jest nierealne, zdajemy sobie z tego sprawę, ale te najważniejsze widowiska chcielibyśmy, aby były rozgrywane właśnie tam. Następny mecz u siebie z Górnikiem Zabrze powinien bardzo pozytywnie wpłynąć i tych kibiców, którzy do tej pory nie chodzili na Stadion Śląski, na stadion, gdzie gra Ruch Chorzów, przyciągną z powrotem. Powiem tak, no nic lepiej nie przyciągnie kibiców jak dobre wyniki sportowe. Niemniej jednak chciałbym zaapelować do kibiców, aby te 15 tysięcy, które 15 tysięcy biletów, na które złożyło zaopatrzenie Górnik Zabrze, było tylko połową tego, co wykupią nasi kibice i chciałbym, aby ten mecz naprawdę przeszedł do jakiejś tam pewnego rodzaju historii, aby się okazało, że tak naprawdę nie tylko kibice Górnika i Ruchu połają do siebie nienawiścią, ale potrafią stworzyć widowisko, potrafią dopingować drużyny i przede wszystkim
przywitać albo spotkać się i rozstać w pokoju i w duchu sportowym i zostawić za sobą niezapomniane wrażenia dla sympatyków Stadionu Śląskiego i przede wszystkim dla zawodników, którzy będą aktorami tego widowiska. I ostatnie pytanie, panie Mariuszu. Wiadomo, że machina już zaczęła działać w sprawie tego meczu. Czy wiadomo, że jakie ceny biletów będą? Bo to jest najważniejsza sprawa dla kibiców. Czy coś już tutaj ustaliliście z zarządem? Będą ceny bardzo niskie, aby zachęcić. Oczywiście w tej chwili mamy możliwość na Stadionie Śląskim manipulacji cenami biletów w zależności od sektora i od miejsca, czego nie ma tutaj. I tu mam nadzieję, kibice sobie z tego doskonale zdają sprawę. Ubolewam nad tym, że jak to nazwano, afera cenowa była tak rozdmuchana. Ja powiem wprost, gdyby się każdy przyjrzał ofercie, którą mamy, nie byłoby problemów. No, trzeba po prostu wziąć i sobie to wszystko prosto skalkulować. Ceny będą bardzo niskie, bardzo zachęcające. Oczywiście będą to troszkę inne miejsca, ale wierzymy, że to pozwoli na to, aby każdy mógł obejrzeć to widowisko. Ceny będą naprawdę niskie.